Witam Państwa serdecznie po 15. kolejce Forbet 4. Ligi. Tak jak już w poprzednich odcinkach mówiłem, wychodzimy naszym kibicom naprzeciw i osobą, która ostatnio była najbardziej, że tak powiem, wywoływana do tablicy w komentarzach, był trener Świtu Staroźreby. Dlatego dzisiaj ze mną Mariusz Unierzyski. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, Mariusz. Witam. Ty jesteś bardzo doświadczonym piłkarzem, doświadczonym trenerem. Grałeś na Węgrzech, zdobyłeś mistrza Polski z Polonią. Czy ty swoim zawodnikom przekazujesz jakieś takie rzeczy z tej piłki bardziej doświadczonej, czy też po prostu w ogóle oddzieliłeś karierę piłkarską i trenerską? No nie da się oddzielić. Nie da się oddzielić z racji tego, że uważam ja tak osobiście, że dobry trener fajnie jest, kiedy jest podparty jakąś swoją przygodą z piłką, najlepiej na różnych poziomach rozgrywkowych. Ja przebyłem wszystkie etapy, że tak powiem, od okręgówki polskiej po ekstraklasę i gdzieś tam udało mi się też pograć w najwyższej lidze za granicą. Może to nie była jakaś top 5 liga, ale zawsze spróbowałem czegoś nowego, więc no, staram się bazować na swoim doświadczeniu, dokładając do tego wiedzę, jaką nabyłem podczas swojej pracy trenerskiej i z młodzieżą, i z seniorami, oraz no, na tym, co się nauczyłem na kursokonferencjach, a także i na kursie, który skończyłem. Także to trzeba wszystko połączyć. Ty jesteś już 7 sezon w Świcie. Jak w ogóle się układa współpraca na linii z zarządem? Bo ty już tak naprawdę taki mały dom masz w tych Staroźrebach po tylu latach. No, zdecydowanie można tak powiedzieć, że ten klub, ta moja drużyna, która tam funkcjonuje, jest tak jakby przeze mnie od początku tworzona, już od jakiegoś czasu. Co prawda mieliśmy małą rewolucję w lato. Bardzo dobrze się układa, no, z racji tego, że zarząd mi zaufał, że jest cierpliwy, że jest konsekwentny w swoim działaniu, że nie popada w jakiś tam hura optymizm, jeśli jest dobrze, i w drugą skrajność też nie panikuje, kiedy jest źle, no to z racji tego bardzo sobie chwalę przygodę i współpracę ze Świtem Staroźreby. Myślę, że tam pracują bardzo mądrzy ludzie, którzy wiedzą, że no, aby coś osiągnąć w takim małym klubie, w takiej małej miejscowości, no trzeba troszeczkę cierpliwości, trzeba dużej pracy, zaufania. No i jeśli pozwolimy komuś pracować, dać mu wolną rękę, pomagać mu przy tym organizacyjnie, no to możemy też w takich małych miejscowościach i klubach coś tam stworzyć. Bo ty jeden awans zrobiłeś ze Świtem. Tak, zrobiliśmy awans, co prawda troszeczkę tylnymi drzwiami, bo wycofał się Drobin z awansu do 4. ligi, więc my wskoczyliśmy na ich miejsce, no i tak zostaliśmy. Gdybyś miał porównać poprzedni sezon i poprzednią formę rozgrywek 4. ligi, a tą, którą mamy teraz obecnie, no większość gości, czy też ekspertów zdecydowanie mówi, że ta liga jest bardzo trudna. Rozumiem, że zakładam podobne masz zdanie. Wy z Oskarem Przysucha dążę do tego nie byliście w jednej grupie poprzednio. Nie. No właśnie, a dążę dlatego, że za chwilę zobaczymy sobie skrót spotkania i porozmawiamy koniecznie sobie. Koniecznie musimy to oglądać. No, my możemy nie oglądać, natomiast nasi widzowie na pewno będą chcieli zobaczyć. I za chwilę, Mariusz, wrócimy sobie do rozmowy o tej lidze, wrócimy do rozmowy o was. Natomiast na ten moment zapraszam Państwa do zobaczenia bramek z meczu Świt Staroźreby Oskar Przysucha. Przed 15. kolejką Forbet 4. ligi drużyny Świtu Staroźreby i Oskara Przysuchy dzieliły tylko 2 punkty na korzyść gości. A patrząc na bilanse strzelonych i straconych bramek obu drużyn, mogliśmy spodziewać się meczu obfitego w bramki. Pierwszą bramkę Oskar Przysucha zdobył w 13. minucie po błędzie w wyprowadzaniu piłki przez jednego z zawodników Świtu. W kontrze Przemysław Nogaj zdobywa bramkę na 1-0. Zresztą ten mecz to jeden wielki festiwal błędów w wykonaniu obrońców i pomocników Świtu Staroźreby. W 32 minucie bramkę na 2-0 dla Oskara Przysuchy zdobywa Miłosz Grzesiński, również po błędzie w rozegraniu piłki przez zawodników gospodarzy. Po zmianie stron obraz gry nie uległ za bardzo zmianie. W 52 minucie bramkę na 3-0 zdobywa Karol Karwowski i kolejny raz mogliśmy zauważyć, ile błędów popełnili zawodnicy Świtu. Nie ma go.
Bardzo dobrą dyspozycję gości w 77 minucie potwierdził Oskar Miturski, zdobywając bramkę na 4-0. I kiedy wydawało się, że ten mecz może się skończyć co najwyżej jeszcze większym wynikiem dla gości z Przysuchy, obudzili się gospodarze. Pierwszą bramkę w 82 minucie zdobywa Gabriel Wiącek. I tylko 2 minut potrzebowała drużyna Świtu, aby zdobyć kolejną, drugą bramkę w tym spotkaniu. Jej autorem ponownie Gabriel Wiącek. Jednak tego dnia to wszystko, na co było stać drużynę Świtu Staroźreby, który ulega 2-4 drużynie Oskara Przysuchy. Drużyna Świtu Staroźreby ma w tej chwili najwięcej straconych bramek w Forbet czwartej lidze, bo aż 47. Mariusz, przegrana 2-4, trochę pechowa, no ale która porażka nie jest pechowa. Co ja zaobserwowałem, wy 3 bramki straciliście na własne życzenie. Najpierw jeden gol, złe rozegranie z rzutu z autu, 2 inne bramki, podobnie straty w środku pola i tak naprawdę te 3 bramki, no to nawet ciężko powiedzieć, że Oskar to wypracował. On po prostu wykorzystał wasze błędy. No tak, w sobotę zafundowaliśmy Mikołajki w Staroźrebach, wyprawione dla przeciwnika. Rzeczywiście 3 kuriozalne błędy w defensywie zdecydowały o tym, że przegraliśmy ten mecz, który nie powinniśmy przegrać z racji tego, że no, byliśmy w jakimś tam kontakcie punktowym z przeciwnikiem. No właśnie, bo 1-2 punkty różnicy były, teraz to już jest 5. Tak, dokładnie, więc no, myślę, że analizując to, chyba jednak jakiś tam mentalnie moja drużyna tego nie dźwignęła. Co prawda mecz nie był jakiś słaby w naszym wykonaniu, no ale błędy, jakie popełniliśmy w defensywie przy bramkach dla drużyny Oskar Przysucha, no nie mogą się zdarzać na tym poziomie. Nie mogą się zdarzać w ogóle na żadnym poziomie. Na żadnym poziomie nie mogą się zdarzać, więc jestem tym naprawdę zasmucony. No ale cóż, no, trzeba się wziąć do kupy i zacząć w końcu gdzieś tam punktować, bo jeśli tego nie zrobimy, no to będziemy mieli ciężką zimę. Czy ty będziesz z drużyną skupiał się już tylko i wyłącznie na utrzymaniu, czy jednak uważasz, że stać Świt na, powiedzmy, to miejsce koło 10 w tabeli? Znaczy, no, po ilości punktów, jakie mamy, trzeba realnie ocenić sytuację. Na tą chwilę musimy myśleć o utrzymaniu. Jeśli, nie wiem, uda nam się przepracować dobrze zimę, jeśli będą odpowiednie wzmocnienia, jeśli nadal będę autorem tych przygotowań. Nie, no już po 7 latach, no to umówmy się, to zaufanie jest wysokie. Zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Na pewno musimy usiąść z zarządem po rundzie i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, tak? Więc na tą chwilę chcielibyśmy bardzo w tych 2 ostatnich meczach zapunktować, żeby ta strata do drużyn, które są ponad kreską, była jak najmniejsza. Dałoby nam to możliwość dobrego przygotowania się, uzupełnienia kadry odpowiednimi ludźmi, jeśli będzie taka możliwość. No i na wiosnę od pierwszego meczu powalczenia o to, żeby jak najszybciej opuścić tą strefę, no bo przypomnieć należy na pewno, że w lato mieliśmy małą organizację, jeśli chodzi. Właśnie, no może powiedz naszym widzom, co tam się zmieniło u was w klubie przez wakacje, bo tu już drugi raz o tym wspominasz, a wiesz, no nie wszyscy o tym wiedzą, tak? Tak, no kibiców interesuje wynik, tak? No tak. Nie za bardzo też wnikają czasami, co się dzieje w klubie. Odeszło mi z kadry 8 zawodników, z tego 5 regularnie grało w pierwszym składzie. Mhm. Więc biorąc pod uwagę to, że mamy region płocki, gdzie no... Wisła rządzi trochę. Wisła rządzi, ale no nie oszukujmy się, nie mamy jakiegoś tam wysypu talentów, które moglibyśmy sobie wybierać do czwartej ligi, bo jednak zawodnicy z okręgówki no jeszcze nie są gotowi na to, żeby grać w czwartej lidze, wobec czego musimy się posiłkować zawodnikami, którzy są z regionu, ale gdzieś grali poza regionem, którzy chcą wrócić się odbudować, którzy swoją przeszłość gdzieś tam mieli opartą o Wisłę Płock,
ale z drugiej też strony musimy też sięgać po zawodników z innych regionów, a to nie jest takie proste, bo organizacyjnie i finansowo no, jest ciężko w czwartej lidze ściągać zawodnika, który mieszka czy w Warszawie, czy w Łodzi, czy gdziekolwiek indziej. Wobec czego no, zderzyliśmy się z taką sytuacją, że musiałem tak naprawdę drużynę stworzyć w 2-3 tygodnie od nowa. Jak się okazuje, po ilości punktów nie jest to łatwe, no ale cóż, no, trzeba się walczyć, trzeba spróbować wyjść z tego dołka, bo po jakichś tam 2 latach fajnych, jakie mieliśmy do tej pory w czwartej lidze, przyszedł kryzys. No chociażby to, że jednak utrzymaliście się w tej czwartej lidze, świadczy to, że w tą piłkę grać potrafiliście, tak? No tak, bo, no i... bo bardzo dużo drużyn spadało, więc no jednak zostaliście w tej elicie czwartej ligowej. Dokładnie, bardzo dobry wynik, a przypomnę, że jeszcze w poprzednim sezonie zajęliśmy drugie miejsce. No tak, wobec czego tak. To była w ogóle mega sensacja dla wszystkich, a tym bardziej dla nas nawet w Starożrebach. Dlatego, no, tak jak w życiu, są zwycięstwa, są porażki i musimy się z tym zmierzyć, musimy wyciągnąć wnioski. Wiem, że przy tym zarządzie, który jest i przy tych osobach, które pracują w klubie, jesteśmy w stanie to zrobić, bo też miewaliśmy mniejsze, większe jakieś tam kryzysy przez cały ten pobyt w czwartej lidze i wychodziliśmy z tego obronną ręką, dlatego uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście będzie ciężko. Czwarta liga podniosła swój poziom. Jest coraz więcej drużyn takich dosyć mocnych. Brakuje takich jakieś słabe uszy. Wiele wyników jest pechowych, wiele jest stykowych. I nieprzewidywalnych. I nieprzewidywalnych. Dokładnie. I to mnie trochę pociesza. Ale do czego zmierzałem? Bo wy akurat ze Skolą przegraliście. To jest jedyne zwycięstwo Escoli w tym sezonie. Tak, tak, tak. Przegraliśmy ze Skolą. Pojechaliśmy tam bez 5 podstawowych zawodników, mimo to zagraliśmy słaby mecz i przegraliśmy mecz, który nie powinniśmy przegrać. Więc tutaj Escola też nie zadziwiła mnie niczym, no jednak znowu po jakichś tam błędach indywidualnych traciliśmy bramki. Więc kończąc swoją myśl, należy tutaj wspomnieć, że jeśli w 2 ostatnich meczach tej rundy a gramy, przypomnę, z Sulejówkiem i z Hutnikiem Warszawa, nie zapunktujemy, no to niestety będziemy chyba podjeżdżać pomału pod bramkę autostrady w stronę piątej ligi, a tego byśmy się nie chcieli i będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało. No właśnie, Mariusz, zobaczmy, jak zatem Wiktoria i Hutnik zagrały w 15. kolejce. Zapraszam Państwa do zobaczenia pozostałych bramek z 15. kolejki Forbet czwartej ligi. Tutaj powinniśmy być faworytem i nie powinniśmy sobie pozwolić na stratę punktów, szczególnie, że Markowia radzi sobie troszeczkę słabiej niż w tych ostatnich rundach. Cielemęcki, taka teraz nietypowa rola na boisku. No i nie może tutaj stracić piłki. Cielemęcki musi teraz wracać. Ale tymczasem to się nie udaje. Markowia przed szansą na zdobycie bramki. Uwaga, to będzie doskonała szansa i jest 1-0 dla gości tego spotkania. I czy to jest Artur Rawa? Nie. Zobaczmy, jaki tam numer się pokazał. Wydaje mi się, że może być to Sebastian Szerszeń. W każdym razie Markowia na prowadzeniu. Krzysztof Jan zbiegł po piłkę, ale jednak mu wszystkie będzie wykonywał ten stały fragment. W polu karnym zameldował się również Leszczyński. Uwaga! Wawrzyński! Jest bramka! I jest gol dla Wisły 2 Płock. Dobrze widziałem, że to Grzegorz Wawrzyński? Czterech piłkarzy Markowi w polu karnym. Uwaga! To jest dobre dośrodkowanie broni Torodziński. Jeszcze zamieszanie i jest gol! Gol dla Markowi! Kompletnie nie wiemy, kto tę bramkę zdobył. Ale fakt jest jeden. Markowia obejmuje prowadzenie. Spore zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu Osolińskiego. Bystros i Władyka. No właśnie. Bystros. Uwaga, szansa przed. To jest Rojek. Jeszcze Bystros. I jeszcze tak, to się nie kończy. Rojek ponownie. Argasiński. On też będzie miał swoją szansę. Nie oddaje do boku.
Piłka wciąż nie opuszcza placu gry. Z Radką wybija. Wybija to Haber, zdaje się. No, no i a teraz mija się z piłką i... Władyka przed szansą na gola! Fantastycznie wykończył tę akcję. Zawodnik oznaczony numerem 31, Hubert Władyka, to jest jego drugi gol w tym spotkaniu. Także naprawdę taka zła, czarna seria ostrołęckiej drużyny. Baniocha troszeczkę lepiej, bo w ostatnich 5 spotkaniach 2 zwycięstwa i 3 porażki. W ogóle pobiegł w drugą stronę niż zamierzał poprowadzić akcję Marcin Rawski. Teraz dalekie zagranie na Drężka, wyprzedzony Gorczyca, Konrad Drężek wpada w pole karne, Drężek! Bo było chyba wycofanie, czy też uderzenie, poprawił jeszcze Zięba Gorczyca, bardzo ofiarnie wślizgiem. Gdyby ten strzał był mocniejszy, to mogło to zagrozić, natomiast ustawiony troszeczkę przed bramką Wojciech Gorczyca zdołał interweniować ślizgiem. Teraz sprytne uderzenie Bartłomieja Ziemaka, to jest na pewno bardzo dobry pomysł rozwiązywania takich sytuacji. Ocipka. Dobrze, teraz Żyznowski nie dał się przepchnąć, też wygrał to głowę, natomiast strata Ostrołęczan, już się rozpędza Dominik Bartnik. On napędza to akcję, wraca za nim, ile sił w nogach Dominik Trojanowski, ale nie udało mu się wrócić w porę, bo kapitalnie uderzył z dystansu Dominik Bartnik. To o czym mówiłem, szukanie właśnie tych strzałów z dystansu, delikatnego kozła, piłka też dostała przyspieszenia po tym uderzeniu. Będą starali się kraść czas goście. Teraz kolejna akcja, Dominik Bartnik, zagranie wzdłuż bramki. Marcina Kraski teraz cofnięty do środka Adam Zięba. A w roli najbardziej wysuniętego zawodnika, w roli osamotnionego napastnika Kamil Jastrzębski. Teraz zagranie do Możdżonka, Możdżonek. Będzie sytuacja, Możdżonek, podcinka i wtoczyła się piłka do siatki. Mamy podwyższenie rezultatu. No naprawdę tak z niczego padła ta bramka, dalekie wybicie. Wrzutka w pole karne, dobra wrzutka, ale tam Palamar dobrze piąstkuje, piłka jeszcze gdzieś tam w okolicach 11 metra, strzał i gol! Gol, proszę Państwa, gol dla gości, najlepiej w polu karnym odnalazł się Sebastian Nowiński, który w tym zamieszaniu z około 5 metra skierował piłkę do bramki w poczynaniach gospodarzy z Piaseczna. Brakuje jeszcze jednak do jakiegoś jednego, dwóch dobrych podań, które mogłyby stworzyć im akcję, ale widzimy teraz strata w polu karnym. Teraz bardzo dobrze Patryk Zych przed szansą, 2-0 dla drużyny Ząbkowi. Ząbki bardzo dobrze Zycha zobaczył, Jakub Lis podał mu, a ten właściwie z czystej pozycji kieruje piłkę do bramki i mamy 2-0 dla zawodników Ząbkowi. Ząbki. Auto Fulwarski wrzutka, bardzo dobre zgranie, strzał i bramka proszę Państwa, bardzo ładna akcja zespołu MKS Piaseczno i bramkę, jeżeli dobrze dojrzałem, zdobywa Łukasz Krupnik, zresztą po zgraniu klatką piersiową bodajże przez Mateusza Wysockiego. Wrzutka w pole karne, dość daleka piłka, zamykają tam jeszcze, słupek i gol, bramka, bardzo szybkie wyrównanie MKS Piaseczno. Cieszy się bodajże Tymoteusz Bagiński z tej bramki. Widzimy po raz kolejny zamieszanie w polu karnym. Mazowia Mińsk Mazowiecki w meczu z KS Raszyn na pewno chciała pokazać się jak z najlepszej strony. W 8 minucie rzutu karnego nie wykorzystuje Michał Bondara, ale w minucie 10 wyprowadza po asyście Eryka Więdłochy Mazowie na prowadzenie 1-0. W 33 minucie Michał Bondara z drugą bramką z rzutu karnego i do przerwy mamy rezultat 2-0. W drugiej połowie Mazowia Mińsk Mazowiecki nie zwalniała tempa do dwóch bramek. Pierwszą asystę w 49 minucie dorzuca Michał Bondara, a bramkę zdobywa Eryk Więdłocha. W 79 minucie asystuje Trochim, a bramkę na 4-0 zdobywa Tomasz Nieścieruk. W 80 minucie niefartownie piłkę do własnej bramki kieruje Oliwier Jurczak i KS Raszyn może się cieszyć z pierwszej bramki w tym spotkaniu. Jednak 89 minuta, druga asysta Michała Bondary, Wojciech Trochim z piątym trafieniem w tym spotkaniu dla Mazowi Mińsk Mazowiecki, a w 90 minucie asysta Bartka Malesy i Tomasz Nieścieruk ustala wynik spotkania na 6-1. W meczu Wilgi Garwolin z outsiderem Forbet czwartej ligi Eskolą Warszawia
Na bramki musieliśmy czekać do drugiej połowy. W 53 minucie kolejną bramkę w tym sezonie zdobywa Andrzej Truchan, wyprowadzając drużynę gospodarzy na prowadzenie. Tylko 3 minuty dzieliły nas od drugiej akcji bramkowej. Po asyście Grzegorza Piesio finalizuje Dominik Jarek i Wilga Garwolin wygrywa mecz ze Skolą Warszawią 2-0, zyskując przewagę nad strefą spadkową aż o 5 punktów. W meczu Wiktorii Sulejówek z Hutnikiem Warszawa najciekawsze rzeczy działy się na trybunach. Kibice HKS-u bardzo dzielnie dopingowali przez całe spotkanie swoją drużynę, jednak to nie wystarczyło, bo w 17 minucie jeden z obrońców Hutnika zdobywa bramkę samobójczą i jak się okazuje, była to jedyna bramka w tym spotkaniu, a Wiktoria Sulejówek może dopisać sobie kolejne 3 punkty, mając już tylko 1 punkt straty do drużyny Stroszyna oraz Mazowien Mist Mazowiecki. 2 kolejki do końca. Czy Wiktoria Sulejówek zostanie mistrzem rundy jesiennej? Lider KSC Katroszyn po zwycięstwie nad Mazowią Mińsk Mazowiecki na pewno przystępował w dobrych humorach do spotkania z Mazurem Karczew. Jednak goście z Karczewa w tym sezonie naprawdę grają bardzo dobrą piłkę i już w drugiej minucie zdobyli bramkę, a jej autorem Mateusz Kociszewski. Bardzo długo w tym meczu utrzymywało się prowadzenie 0-1 dla drużyny Mazura. Jednak w 85 minucie sędzia dyktuje rzut karny i niezawodny w tym sezonie Ruiz Benitez Edgardo Luis doprowadza do remisu KSC Katroszyn. Po ciężkim meczu remisuje 1-1 z Mazurem Karczew. Spójrzmy na wyniki 15. kolejki Forbet 4. ligi. Wiktoria Sulejówek pokonała 1-0 Hutnik Warszawa. Świt Staroźreby uległ 2-4 Oskarowi Przysłucha, ten mecz analizowaliśmy wcześniej. MKS Piaseczno zremisował 2-2 z Ząbkowią Ząbkim, Szczanowianka Mszczonów pokonała 3-0 MKS Przasnysz. KSC Katroszyn zremisował 1-1 z Mazurem Karczew. KS Raszyn uległ 1-6 Mazowi Mińsk Mazowiecki, Wilga Garwolin pokonała Eskolę Warsowie 2-0. Rezerwy Wisły niespodziewanie uległy Markowi Marki 1-3. A Naref Ostrołęka przegrała u siebie z Orłem Baniocha 0-2. Góra tabeli wygląda cały czas podobnie. KSC Katroszyn liderem, tyle samo punktów co Mazowia Mińsk Mazowiecki. 1 punkt mniej Wiktoria Sulejówek i te 3 drużyny już zaczynają trochę reszcie odjeżdżać. Natomiast spójrzmy sobie na dół tabeli. Tam drużyna mojego gościa Świt Staroźreby na miejscu 16, punktów 11. Tyle samo punktów ma MKS Przasnysz. Tabelę zamyka Eskola Warszawia, punktów 6. I muszę Ci, Mariusz, powiedzieć, że mamy ścisk w dole tabeli, ponieważ KS Raszyn i Naref Ostrołęka jeden punkt więcej niż Wy, czyli powiedzmy takich 5 drużyn, które ma ten bilans najsłabszy. Ale na co ja zwróciłem uwagę? Wy straciliście aż 47 bramek, to jest najwięcej bramek straconych w lidze. I taka mała ciekawostka, strzeliliście bramek 21. Dla przykładu drużyna Orła Baniochy, która znajduje się na 7 miejscu, ma tylko 3 bramki strzelone więcej, ale straconych ma prawie 30, no 30 równo mniej. Ty wspomniałeś przed skrótami o tym, że Wy będziecie chcieli na pewno jakieś wzmocnienia w klubie. Ja jak patrzę na liczby i oglądam Wasze skróty, to wzmocnienia bym widział chyba tylko w linii defensywnej. No, ilość tych straconych bramek to jest jakiś koszmar. Nie wiem, czy w poprzednich 2 sezonach tyle straciliśmy, więc na pewno okres zimowy przygotowawczy zdecydowanie do poprawy gra defensywna, ale myślę, że to nie tylko jeśli chodzi o linię samą obrony, gra defensywna całego zespołu gdzieś źle funkcjonuje i nad tym musimy się skupić, bo to nie jest tak, że 4 obrońców obroni nam wszystko, co będzie tutaj leciało w stronę bramki. No, cała drużyna musi na to pracować, więc tutaj oprócz tego, że no, popełniamy sporo błędów, jeśli chodzi o linię typowo defensywną, to jednak w innych formacjach też z tym nie jest najlepiej. No w ostatnim meczu mogliśmy zobaczyć na przykład no środek pola, tak, zawodził, no w mojej opinii. Generalnie w każdym meczu coś zawodzi jeśli na przykład w miarę nieźle zagramy w defensywie, no to mało stwarzamy sytuacji podbramkowych. Jeśli coś strzelimy,
to jeszcze więcej stracimy. Czasami gdzieś tam środek zawiedzie. No są takie mecze, gdzie mamy za dużo słabych punktów w tej rundzie i na tym musimy się skupić. No rzeczywiście, jeśli chodzi o wzmocnienia, ja widziałbym w każdej formacji jakąś świeżą krew i więcej jakości. W zimę oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to będzie ciężko znaleźć zawodników o dobrej jakości, bo dobry zawodnik nie zmienia klubu zimą. No ale nie mamy innego wyjścia, musimy coś poszukać, musimy coś zmienić, musimy uzupełnić, musimy rozszerzyć kadrę przede wszystkim też. Więc no, na pewno czeka nas dużo, dużo pracy w zimę. A jak u Was z młodzieżą w klubie? Czy Wy macie wielu młodzieżowców w tej chwili w zespole, w szerokiej kadrze? Nie mamy wielu młodzieżowców. Niestety mieliśmy w poprzednich latach drużynę, która grała w lidze wojewódzkiej i w ekstralidze z rocznika 2003 i mogliśmy się posiłkować tymi zawodnikami. Jednak ta drużyna z racji wieku no, przestała istnieć. Chłopcy porozchodzili się i porozjeżdżali do innych klubów. No nie wszyscy też byli, trzeba przyznać, że nie wszyscy byli gotowi na to, żeby grać w czwartej lidze. No ale myślę, że dwóch, trzech można było zagospodarować z różnych przyczyn. No, nie mamy ich w drużynie. Młodzieżowców zawsze brakuje, zawsze jest mało. Jeśli mamy dobrego młodzieżowca gdzieś na rynku, no to biją się od niego kluby i ci młodzieżowcy na tym korzystają, wybierają sobie najlepsze oferty. Więc tutaj też jest sporo do poprawy, jeśli chodzi o grupę młodzieżowców w naszej kadrze. Być może warto pomyśleć o jakimś klubie partnerskim, w sensie, żeby Świt mógł zostać klubem partnerskim. Też jakby umówmy się, w czwartej lidze czasem lepiej jest dla piłkarza pograć na tym poziomie, niż on miałby tam, nie wiem, 2-3 minuty łapać level czy dwa, nawet wyżej. Natomiast zobaczmy sobie, Mariusz, jeszcze te wyniki. W międzyczasie nam tutaj pojawi się tabela strzelców. Mnie zaskoczył jeden wynik. Rezerwy Wisły, Płock, tutaj już wspomniane, przegrały z Markowią 1-3. Tam nawet komentatorzy, ja specjalnie tego w skrótach nie wyciąłem, mówili, że no raczej takie mecze trzeba wygrywać. Markowia jest w słabej formie, a tymczasem Markowia pokonuje ten Płock, który no oddala się od tego awansu. Jeszcze jest być może za wcześnie, ale oni tracą te punkty niespodziewanie. Tak, rzeczywiście ten wynik może zaskakiwać, aczkolwiek no tak jak wcześniej powiedziałem i tu rozmawialiśmy sobie poza anteną, ta liga jest nieprzewidywalna. Każdy może z każdym wygrać, więc tutaj brakuje takiej stabilizacji formy niektórym drużynom. Też zdziwiony byłem tym wynikiem, jak najbardziej, bo Wisła była według mnie no, jednym z kandydatów. Nie mówię, że głównym, ale myślę, że jednym z czterech do tego, że będzie walczyła o najwyższe cele. Na tą chwilę gdzieś tam wypadła poza tą orbitę. No i tak naprawdę też graliśmy z Wisłą. Też niedużo brakowało, żebyśmy tam urwali im punkty na ciężkim terenie. Wygrywaliśmy 2-0, przegraliśmy ostatecznie 3-2. Więc tutaj widać, że te wahania formy są wśród tych drużyn i w środku tabeli, i na górze, i na dole. Mariusz, a jakim ty jesteś trenerem? Na co ty zwracasz najbardziej uwagę? Czy ty jesteś bardziej takim krzyczącym, czy jesteś takim motywującym, czy raczej jesteś takim łagodnym? No wiem, że najłatwiej byłoby mi spytać pewnie twoich piłkarzy, ale jakbyś sam mógł siebie ocenić? Nie należę do trenerów, którzy jakoś trzymają drużynę twardą ręką. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tylko czwarta liga. Oczywiście mam doświadczenia, jak to funkcjonuje w wyższych ligach. Mógłbym to zrobić, tylko nie wiem, czy to jest dobre, bo na siłę wprowadzając pewne zasady i kanony, jakie funkcjonują w wyższych ligach, do czwartej ligi, gdzie chłopcy pracują, gdzie mają swoje problemy i tak dalej. Uważam, że to nie jest do końca dobry pomysł. Tu trzeba gdzieś wypośrodkować rzecz. Oczywiście pewna jakaś doza jakiegoś porządku musi być i na tym musimy się skupiać. Jednak z racji tego, że jeszcze występuję na boisku, muszę też traktować
zawodników swoich jako partnerów z boiska, więc ja tak do tego podchodzę. Chętnie odstawiłbym to, szczerze mówiąc, i w pierwszych meczach w ogóle nie grałem. Zmusiło mnie do tego sytuacja kadrowa, że znowu wskoczyłem do tego składu. Mamy młodzieżowca, który jest kontuzjowany od kilku meczów, więc i podkreślając to, że muszę na tym boisku występować, też nie mogę sprawiać wrażenia, że ja wszystko potrafię, a wszyscy robią źle. Jestem też częścią tej drużyny i też popełniam błędy. Staram się, żeby to było na zasadzie takich relacji partnerskich, tak? Przez dwa sezony, może troszeczkę dłużej, w tej czwartej lidze funkcjonowało to całkiem nieźle, bo chłopcy zrozumieli, czego ja od nich oczekuję. Mieliśmy fajną drużynę, mieliśmy wypracowanych sporo takich automatyzmów czy tak naprawdę nasze odprawy, jeśli chodzi o mecze, niewiele się różniły, bo każdy wiedział, co ma robić na boisku. Przy zmianie 8 zawodników z kadry, no musi to jakaś ewolucja potrwać. Oczywiście czasami jest tak, że drużyna szybko zaskoczy, a czasami jest tak, że to potrwa dłużej. W tej sytuacji no, nie jesteśmy na takim etapie, jak byliśmy rok czy dwa lata temu. Zdaję sobie z tego sprawę. Myślę, że zima będzie takim okresem, gdzie ci chłopcy zobaczą, ci nowi zwłaszcza, jak trzeba popracować w zimę, żeby na wiosnę grać dużo lepiej, bo zawsze moja drużyna na wiosnę zdobywała więcej punktów i punktowała zdecydowanie lepiej niż to było na jesienią. Biorąc pod uwagę to, że w lato nie mieliśmy tej szansy, żeby dobrze przygotować tą drużynę i pod względem motorycznym, i pod względem taktycznym, i jakimś takim integracyjnym. No, czekam z niecierpliwością na tą zimę, bo jest dużo pracy naprawdę, więc odpowiadając na pytanie, staram się być partnerem, ale wtedy, kiedy trzeba coś powiedzieć szczerze komuś, no to muszę to zrobić. Chyba słowo klucz to integracja, o której wspomniałeś, bo może to akurat tego zabrakło, dlatego jest tak, a nie inaczej. Zobaczmy sobie jeszcze parę następnej kolejki, kolejki numer 16. Hutnik Warszawa zagra z Orłem Baniocha, Markowia Marki podejmie Narew Ostrołękę, Eskola Warsowia zagra z rezerwami Wisły Płock, Mazowie Mińsk Mazowiecki zmierzy się z Wilgą Garwolin, Mazur Karczew podejmie KS Raszyn, MKS Przasnysz zagra z KSC Katroszyn, Ząbkowia Ząbki rozegra swój mecz z Mszczonowianką Mszczonów, Oskar Przysłucha zagra z MKS-em Piaseczno, a Wiktoria Sulejówek zagra z Twoją drużyną Świtem Staroźreby. No i oprócz meczu Wiktorii ze Świtem, umówmy się, Wiktoria jest bardzo mocna, wysuwa mi się jeszcze jeden mecz tutaj ciekawy, może nie tylko jeden. Między innymi Mazowia Mińsk Mazowiecki zagra z Wilgą. A dlaczego o tym mówię? Bo Wilga to jest drużyna, która jeszcze kilka kolejek temu wyglądała naprawdę źle. Oni gdzieś tam szorowali tabelę, a teraz zobacz, Mariusz, oni wygrali 3 spotkania, jakieś remisy, no i w tej chwili mają przewagę już 5 punktów nad wami, czyli można jednak się odbudować w trakcie sezonu. Czy może jakieś zmiany taktyczne? Poza personalnymi? Przepraszam. No na pewno. Każda zmiana, która daje nam coś, jeśli chodzi o zdobycz punktową, jest dobra. Na pewno ja z mojej perspektywy dużo do poprawy jest mentalność zawodników, bo jednak tutaj widzę duże rezerwy. Graliśmy mecze, tak jak ten ostatni, bardzo ważny w sezonie i moja drużyna tego nie dźwignęła. Traciliśmy bramki po kuriozalnych błędach, które wcześniej się raczej aż takich błędów nie robiliśmy, nie zdarzały, więc tutaj szedłbym w tą stronę bardziej mentalną, bo jeśli chodzi o nazwiska, to my naprawdę nie mamy złej drużyny, nie mamy słabej drużyny. Uważam, że na tą chwilę, biorąc pod uwagę nazwiska, jakie u nas grają, mamy spokojnie drużynę na środek tabeli. Ty masz dwóch medalistów niedawnych Mistrzostw Świata piłki sześcioosobowej, Rafała Trakula czy Michała Sobczaka. Tak, dokładnie. Więc to też są zawodnicy, którzy no, piłkę na pewno potrafią Oczywiście. Grać. Oczywiście. Przez dwa sezony cała czwarta liga zazdrościła nam naszych skrzydeł i tam właśnie grają ci zawodnicy.
w tym sezonie gdzieś to się zatraciło, zagubiło. Zresztą myślę, że wszyscy zawodnicy grają poniżej swojego poziomu. Oczywiście jako trener biorę na swoje barki aktualną formę mojej drużyny i nie uciekam od odpowiedzialności. Wiem też, jakie są przyczyny i co tak naprawdę, jak wiele przyczyn się na to złożyło, że no gramy tak jak gramy i mamy tyle punktów, ile mamy. Nie chcę się absolutnie tutaj usprawiedliwiać, żeby nie wyjść na jakiegoś, nie czuję, jakby się usprawiedliwiał. Na jakiegoś oszołoma. Znam swoje miejsce w szyku, wiem, że ze swojej strony być może popełniłem sporo błędów, które trzeba szybko naprawić. Poza tym w czwartej lidze, no nie oszukujmy się, to nie jest jakaś wybitna liga. Czasami wystarczy dobre przygotowanie fizyczne, dobrze ustawienie drużyny, żeby gdzieś tam łapać te punkty i być w środku tabeli. Więc tutaj determinacja, tutaj wola walki, dobre mentalne podejście do każdego meczu jest bardzo ważne. W związku z tym przy graniu w takiej lidze dopiero potem wychodzi jakość zawodników indywidualna, piłkarska i tak dalej. W związku z tym, grając w takiej czwartej lidze, musimy zacząć od przede wszystkim dobrego przygotowania, od dobrego nastawienia zawodników, od dobrej organizacji gry. Dopiero możemy potem sobie budować na tej bazie, budować coś więcej. My to mieliśmy przez 2 lata, tak? Mieliśmy dobry mental, mieliśmy dobre przygotowanie zawodników fizyczne i potem te wszystkie, że tak powiem, punkty i dobry wynik, jakie łapaliśmy, były budowane przez to, że też miałem fajnych zawodników. No i musimy do tego powrócić. Musimy sobie takie stopniowanie zrobić w zimę, od czego trzeba zacząć, wychodząc na każdy mecz. Tutaj wydaje mi się, że też u was jest sytuacja, że wy sporo kartek łapiecie. Mi się tak właśnie rzuciło po komentowaniu i przygotowywaniu tych skrótów, że na przykład wspomniany Rafał Trakul, 2 czerwa na pewno, może nawet 3, wydaje mi się, że 2 chyba. Tak. No i to też są takie właśnie, jak mówisz, czasem impulsywne być może zachowania. To było w meczu z rezerwami Wisły, chyba takie impulsywne zachowanie Rafała. Być może był sprowokowany, natomiast no jednak być może to jest to, o czym mówisz, że no nie do końca jednak po tych kilku dobrych sezonach może po prostu więcej motywacji, tak? No w sporcie no, często mamy taką sytuację, że gdzieś tam są zwyżki formy i gdzieś jest dołek formy. Akurat trafiliśmy na to, że jesteśmy całą drużyną gdzieś tam w jakimś pewnym kryzysie. Też nie wszystko, że tak powiem, od nas zależy. No, czasami jest takie rozprężenie po 2-3 dobrych sezonach. Nie takie drużyny jak my, umówmy się, dużo Ładnie. Większe, miały też kryzysy, więc każdy musi przez to przejść. Akurat teraz trafiło na nas. Musimy się z tym zmierzyć i wziąć to na klatę. Jeśli chodzi o to zachowanie zawodników, zdecydowanie musimy to poprawić. To jest nie do zaakceptowania, żebyśmy łapali tyle kartek żółtych i czerwonych, bo to nas osłabia. Oprócz tego, że mieliśmy kłopoty kadrowe związane z wyjazdem na kadrę tych 2 zawodników, z kontuzjami, z innymi sytuacjami rodzinnymi, no to przy łapaniu łatwych kartek no sobie nie pomagamy. I to zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, jest do poprawy. Szanuję, Mariusz, to, że ty właśnie mówisz o tym, że no jesteście w słabszej formie, że tutaj przyjechałeś do studia, nie boisz się, rozmawiasz. Na sam koniec coś przyjemniejszego. Ty w 2006 roku przeszedłeś na Węgry, grałeś tam w tej ekstraklasie 3 sezony. Tak. Jesteś też czasem ekspertem, coś wspomniałem na początku, kanału sportowego, jeśli tam rozmawiamy o ligach węgierskich. Czy wówczas, kiedy zmieniłeś ligę z Polski na węgierską, duża była różnica? Bo zmierzam do tego, bo ty nadal rozumiem, że wiesz, co się dzieje w piłce węgierskiej. Tak, czy Węgry nam odskakują? Czy my idziemy razem z Węgrami? Jakbyś porównał futbol polski i węgierski? Czy nam odskakują? Nie sądzę. To tak prowokacyjnie pytam. Bo rozumiem. No to mniej więcej ten sam poziom, co masz, tak zakładam. To jest tak. Węgry co jakiś czas gdzieś tam kluby wyskakują w europejskich pucharach, fajnie się prezentując, tak jak Ferencváros w Lidze Mistrzów i tak dalej. W Polsce też się to zdarza, być może ostatnio rzadko, ale gdzieś tam też się... To po 6 sezonach mamy klub na wiosnę. Dokładnie, po 6 teraz możemy się czymś tam pochwalić.
Na pewno Węgry zrobiły duży postęp, jeśli chodzi o piłkę klubową i reprezentacyjną. Reprezentacyjną to naprawdę super grają. Tak. Kibicowałem bardzo, żeby znaleźli się w ścisłym tutaj półfinale, finale Ligi Europy. Niestety tak się nie stało. Za moich czasów organizacja, finanse w polskiej ekstraklasie były zdecydowanie wyższe niż na Węgrzech. Teraz to się wyrównuje wszystko poszło do przodu, jeśli chodzi o rynek węgierski. Tam i władze, i sponsorzy zbudowali fajnych parę stadionów. Tam powstało fajnych kilka akademii. No i mamy tego efekty. Mamy trenera z zagranicy, który poukładał kadrę. Więc tutaj zdecydowanie Węgry zrobiły, uważam, większy krok do przodu niż my na tą chwilę. Ale tak naprawdę nie chciałbym tu mówić, że piłka węgierska na tą chwilę jest lepsza niż piłka polska. Uważam, że to w różnych aspektach można na to rozpatrywać. Generalnie dużo dobrego dzieje się na Węgrzech. Nigdy nie miałem poczucia, że węgierscy zawodnicy są słabsi od Polski. No bo nie ukrywajmy, wyjeżdżając na Węgry, niektórzy się zastanawiali, jaka tam liga, gdzie to jest i tak dalej. Ale grało kilku Polaków oczywiście, przez te lata na Węgrzech. Ale myślę, że powtarzałem to w niejednym programie, że umiejętności piłkarzy węgierskich wcale nie odbiegają od polskich, jeśli chodzi o ekstraklasę. U nas jest fajniejsza otoczka, była przynajmniej za moich czasów, jak grałem na Węgrzech. Wszystko to było fajne, obudowane. Ale jeśli chodzi o typowo piłkarskie umiejętności, tam była taka liga przyjemniejsza, bo była bardziej techniczna. Mhm. U nas więcej kładliśmy nacisk na przygotowanie fizyczne. Myślę, że to się nie zmieniło. No nie zmieniło się dokładnie. Chyba, tak. Więc podsumowując to, Węgry są na dobrym etapie, żeby tą swoją pozycję w Europie odbudować. I będę ich kibicował. Mariusz, ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec taki mały upominek od naszego sponsora Forbetu. Proszę bardzo, to dla Ciebie. Naszym widzom za dzisiejszy odcinek również bardzo dziękuję. Zostały nam w tej rundzie jeszcze dwa studia. Za tydzień oraz 21, czyli już tak naprawdę, kiedy zaczną się Mistrzostwa Świata, mam nadzieję, że Państwo na nas będą oglądać. I tak jak mówiłem, wielkie dzięki za to, że przyjechałeś i szczerze mówisz o tym, jaka jest sytuacja. Mi się bardzo dobrze rozmawiało, także dziękuję bardzo. I życzę powodzenia drużynie Świtu Staroźreby w dwóch meczach z Wiktorią Hutnikiem oraz w kolejnej rundzie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękujemy, do usłyszenia.